Pierwsza od 40 lat nowa linia tramwajowa w metropolii uruchomiona. Podjazd! Odcinek w Sosnowcu Zagórzu jest krótki, ale części mieszkańców Sosnowca ułatwi dojazd do centrum miasta, a potem do Katowic. Jeżeli my tu mamy tramwaj i miało to kiedyś być tam daleko, to dlaczego nie? To dlaczego ci ludzie mają tam nie skorzystać? Tam są piękne osiedla, duże, nowe jeszcze powstają bloki. Tramwaje śląskie, ostatni nowy odcinek linii tramwajowej wybudowały właśnie do tego miejsca w 1982 roku. Od tamtej pory prowadzone były wyłącznie modernizacje. Teraz to już nie Zagórze Pętla, tylko Zagórze Centrum Przesiadkowe. Myślę, że inwestycja, która była długo, długo oczekiwana nie tylko przez mieszkańców Sosnowca, ale w ogóle przez mieszkańców metropolii, o przebudowie, w zasadzie rozbudowie tej linii mówiło się już, no, śmiało można powiedzieć, około 20 lat. Inwestycja po ponad 2 latach dotarła do celu. Powstało około 7 km toru pojedynczego, czyli 3,5 km nowej trasy, przy której znajduje się 6 nowych przystanków. Cała podróż nową linią zajmuje tylko 6 minut. Na końcu trasy tramwaj zawraca i dalej pasażerowie na razie nie pojadą, choć w przyszłości podróż będzie można kontynuować. Gdy uda nam się zrealizować kolejny etap, o którym już myślimy, projektowanie jest na etapie końcowym. Połączenie z dzisiejszej końcowej pętli na rondzie Jana Pawła II z rondem Żołnierzy Wyklętych, bo wtedy tak naprawdę powstałaby pętla wokół całego miasta. Linia numer 15 od dzisiaj jest dłuższa, ale długo trwa też podróż z Zagórza do centrum Katowic, bo niespełna 50 minut. Dlatego nadal będzie to raczej linia wykorzystywana najczęściej do krótszych podróży. Wybudowanie linii w Sosnowcu kosztowało około 90 milionów złotych. Choć jeszcze dzisiaj na zewnątrz jest siarczysty mróz, to w ciągu najbliższych dni ma przyjść odwilż. Łatwo można przewidzieć, co w takiej sytuacji stanie się z soplami, które zwisają z dachów. W Katowicach dziś służby usuwały niebezpieczny lód z budynków, którymi zarządza KZGM. Takie interwencje trzeba przeprowadzić na około 200-300 dachach. Na bieżąco, jakby powiedzieć, w ramach zgłoszeń przechodzimy wszystkie dachy i wszystkie, jakby powiedzieć, adresy, gdzie widzimy lub dostajemy zgłoszenia od lokatorów lub od, jakby powiedzieć, służb, które też jeżdżą po Katowicach, i firmą zewnętrzną, z którą mamy podpisaną umowę na odśnieżanie dachów, na usuwanie sopli i nawisów śnieżnych. Systematycznie to robimy. Nikogo nie trzeba przekonywać, że usuwanie sopli to konieczność i profilaktyka. Spadający z dużej wysokości kawałek lodu może wyrządzić dużo szkody. I to nie tylko w zaparkowanych na ulicy samochodach. Taki sopel nie dość, że posiada ostre zakończenie, to jeszcze jeżeli dojdzie do jego rozkruszenia, to takie spadające kawałki lodu stwarzają poważne ryzyko doznania obrażeń, nawet pokaleczenia ciała. Usuwać sople powinno się nie tylko ze względów bezpieczeństwa, za stworzenie zagrożenia można bowiem zostać ukaranym finansowo. Za wszystkie te niedociągnięcia oczywiście właściciel, współwłaściciel czy użytkownik wieczysty, czy osoba, która zarządza danym obiektem, no może dostać mandat karny, a w takich bardzo rażących na przykład sprawach, czy w przypadku odmówienia mandatu, no sprawy na pewno Straż Miejska czy Policja będzie kierowała do sądu. Ta sama sytuacja dotyczy nieodśnieżonych chodników czy dachów. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, co widać po kolejkach przy punktach sprzedaży karpia. Sprawdziliśmy jego ceny w kilku miastach województwa śląskiego. Nie da się ukryć, że w tym roku za tradycyjną wigilijną rybę, jak za wszystko, trzeba zapłacić więcej. Klienci obawiają się, że im bliżej świąt, tym będzie jeszcze drożej. Cena idzie do góry, ale też ze względu na koszty zboża, paliwa itd. Wiadomo, jest tam drożej 30% niż w zeszłym roku. Tradycyjnie tak samo kupują, znaczy bym powiedział, że szybciej kupują, bo w zeszłym roku brakło, także wydaje mi się, że w tym roku szybciej idzie. Klienci podkreślają, że tradycja musi być zachowana i raz w roku na taki zakup można sobie pozwolić. W województwie śląskim ceny żywego karpia wahają się od 25 do 30 kilku złotych za kilogram. Jak mówią sprzedawcy, jedna osoba kupuje średnio 5 kilogramów. Po 28 zł jest kilogram. W ubiegłym roku kupowałam po 17. Więc 11 zł drożej, na pewno. Karpia kupiłam tyle samo. Innych rzeczy, no tak wyszło chyba 5 kilo 10 bez patroszenia. No bo ja sobie zamrażam i potem jeszcze mam na dużo, dużo później. Przypuszczam, że ponad 20 zł chyba też było.
albo około 20 zł. Czyli teraz ta podwyżka jest taka drastycznie odczuwalna, czy nie bardzo? Nie bardzo. No trochę jest droższe, no ale płace troszkę w górę poszły, także wie pani, wszystko jest coś za coś. Pamiętam, jak było w zeszłym roku. Te 27 zł to uważam, tako jest no, tako na dzisiejsze czasy względno. Zdecydowanie więcej trzeba zapłacić za karpia już wypatroszonego w dzwonku lub w filetach. Ceny tak przygotowanych ryb wynoszą od 40 do nawet 70 zł za kilogram. Warto również pamiętać, że duże sklepy nie prowadzą sprzedaży żywej ryby. Kolejne miejsca dla ukraińskich rodzin w Katowicach. Tym razem pomoc finansowa popłynęła z Dalekiego Wschodu. Dzięki Tajwanowi Katowice mogły przygotować miejsca noclegowe dla osób uciekających przed wojną. Wiele z nich myśli o powrocie, ale na razie nie są w stanie go zaplanować. Ja bym chciała, żeby my pojechali na Ukrainę, bo tam nasze miasto, Odessa, tam że morze, tam piękne i tam nasz dym, rodzina, matko, tato, бабуся, всі, то очевидно, що так. Але зараз на Україні ми не можемо поїхати, бо і війна, і зараз там зимно дуже, там нема опалення, там нема світла. Разом з трійком своїх дітей пані Дар'я є одним з перших локаторок інтернату, який місто виремонтувало при вспарчу Тайвану. We have chosen six local governments. Wybraliśmy sześć miast, które przyjmowały najwięcej uchodźców z Ukrainy, w tym Katowice. W marcu odbyła się bardzo udana zbiórka, dzięki czemu zgromadziliśmy około 33 milionów dolarów. Katowice otrzymało od Tajwanu 800 tysięcy złotych. Część tych pieniędzy wykorzystano przy przebudowie i modernizacji parteru internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej. Mają tu zamieszkać łącznie 53 osoby z Ukrainy. Do naszych szkół prawie 2,5 tysiąca osób chodzi, częstsza, czyli osób z Ukrainy, dzieci i młodzieży. A więc to pokazuje, że jak są dzieci, to znaczy są również ich rodzice albo przynajmniej mama, więc to już trzeba mnożyć razy dwa przynajmniej. Natomiast z takich naszych szacunkowych danych wychodzi, że około 30 tysięcy Ukraińców jest w mieście Katowice i ta ilość się nie zmienia. Większość liczy na to, że takie miejsca, choć wygodne i bezpieczne, są tylko tymczasowe i prędzej czy później będą mogli wrócić do swojej ojczyzny. Choć program Praca dla więźnia funkcjonuje od 2016 roku, to niedawna nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego pozwoliła szerzej reagować na bieżące kryzysowe sytuacje, w których można zaangażować osadzonych. Mamy najwyższy w historii realizacji programu Praca dla więźniów, ale można powiedzieć najwyższy od dekad, wskaźnik pracujących więźniów. I dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że niemal każdy z osadzonych, który nadaje się do pracy, pracuje. Od niedawna 27 więźniów z zakładu karnego w Jastrzębiu-Zdroju pracuje w kopalni węgla kamiennego Ruch Jankowice w Rybniku. W związku z kryzysową sytuacją na rynku węglowym pomagają we wydobyciu surowca, ale także przy jego załadunku i dystrybucji. Ci osadzeni pracują nie tylko w kopalni, pracują w portach morskich. Codziennie ponad 6 tysięcy skazanych i ukaranych osób wychodzi na zewnątrz, pracując poza terenem zakładów karnych. I szanowni państwo, współpracujemy, tak jak pan minister powiedział, z ponad tysiącami kontrahentów, ale na przykład codziennie do pracy wychodzą do lasów państwowych ponad 300 osadzonych, pracują w Poczcie Polskiej, pracują w firmie Wars. Praca w kopalni i innych zakładach to dla więźniów element resocjalizacji, który ma ich nauczyć odpowiedzialności. Poza tym w ten sposób zarabiają na swoje utrzymanie i mogą spłacać zobowiązania. Ci pracownicy są zatrudniani przez nas na umowę o pracę, czyli z wszelkimi obostrzeniami kodeksu pracy oraz naszego regulaminu wynagradzania. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną i gospodarczą, w której się teraz znajdujemy, bezpieczeństwo energetyczne Polski jest oparte na węglu. I każda para rąk do pracy w górnictwie jest potrzebna. Niewykluczone, że wkrótce kolejni skazani znajdą zatrudnienie w innych kopalniach. Mija 35 lat, od kiedy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu lekarze rozpoczęli interwencyjne leczenie chorych z zawałem serca. Jak wspominał podczas okolicznościowej konferencji profesor Andrzej Lexton, początki były trudne. Podczas jednego z zabiegów, gdy przywieziony został 56-letni mężczyzna, pracownia do zabiegów była zamknięta. Nie było elektryków ani pielęgniarek. Trzeba było je wziąć z innego oddziału. Emocje były tak duże, że nie pomyślałem o tym.
i mechanicznie udrożniliśmy tą tętnicę, żeby nie czekać. Poszło. Balonikiem poszerzyliśmy, zostało około 20%, nie więcej. Gładko. Pięknie kontrast płynie. Chory mówi, czy mogę zejść ze stołu, bo mnie już nic nie boli. Taka metoda leczenia przez 35 lat uratowała życie wielu pacjentom. Przede wszystkim jest zdecydowanie niższa śmiertelność wewnątrzszpitalna i odległa u chorych, którzy doznali zawału serca. Czas hospitalizacji w tej chwili średni chorego z zawałem niepowikłanym to jest 4-5 dni, nie tak jak to było kiedyś, około miesiąca. I choć leczenie zawałów jest na zupełnie innym poziomie niż ponad 30 lat temu, to nadal jest dużo do zrobienia. Problemem jest między innymi czas. Pierwszy element to są opóźnienia przedszpitalne. One w naszym kraju pozostają wysokie, bo średni czas od początku bólu do wykonania angioplastyki wieńcowej przekracza 4 godziny. Te opóźnienia w naszym kraju należą do jednych z najdłuższych w Europie. Przeprowadziliśmy analizę, która wskazuje, że 2/3 tych opóźnień, a więc prawie 2,5 godziny, związane są z opóźnieniem ze strony pacjenta. Ale duża część opóźnień jest związana z działaniem systemu ochrony zdrowia. Część pacjentów z zawałem trafia do szpitali, które nie mają możliwości leczenia interwencyjnego.